Także proszę Państwa, jesteśmy na ulicy, właściwie na Woli, na Bemowie, błyska, strasznie błyska i zaraz będzie burza. Reklamy zarabiają, proszę Państwa. Tutaj o pielgrzymkach, czyli nigdzie, Państwo zobaczą, nigdzie nie ma tego, czego chcę ja. Nigdzie nie ma tego, czego chcę Bóg. Albo ktoś na reklamach się chce dorobić, o pielgrzymkach głupoty gadają, o trójcach, o duszy nieśmiertelnej, o życiu pozagrobowym. To wszystko jest kłamstwo, czego by się nie dotknąć. To są, ponieważ oczywiście, że to są wszystko przewody, diable, no ale w formie białych faryzeuszy, w białych strojach, kręcą się przy ołtarzu i sprawiają wrażenie aniołów, bo to kolor, bo to oko, bo to dosłowność, że nawet nie sztuka, prawda, bo mówili, że Kościół katolicki, że ołtarz, że to przypomina te sceny. Absolutnie nie. Proszę się nie dać omylić. Nie dać się omylić. Gotowe. Przygotowania do przejęcia placówki w Kielcach po jej włączeniu w oddziale z
jeszcze szybsze reagowanie na zagrożenia, mówi sierżant sztabowy Michał Tokarczyk z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Zmiana obrębu działania oddziału to tak naprawdę suma różnych zagrożeń i wyjście naprzeciw właśnie temu, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom. W ostatnim okresie zostały zniesione wizy dla Ukraińców, co wiąże się ze znacznym napływem tej nacji na terytorium Polski. Jeżeli chodzi o kryzys migracyjny i zagrożenie napływów nielegalnych migrantów pochodzenia arabskiego do Polski, na pewno zwiększy to skuteczność wychwytywania grup przestępczych, które zajmują się procederem nielegalnego przerzucania tych migrantów na terytorium Europy Zachodniej. Będziemy starać się jak najlepiej wykorzystywać swoje ludzi i zasoby do tego, aby uszczelnić jeszcze bardziej naszą granicę. Przejęcie placówki w Kielcach jest zaplanowane na październik. Na koniec Francja, która ma nowego szefa sztabu generalnego sił zbrojnych, został nim generał François Le Gointre, podają źródła związane z francuską armią. Generał zastąpi na stanowisku dowódcę francuskiej armii generała Pierre'a de Villiers, który podał się do dymisji. Przyczyną jego decyzji są rządowe plany obcięcia wydatków na obronność. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 14:35. Dzisiaj rozmawiamy głównie o sytuacji w Sejmie, o sytuacji na temat tej całej debaty dotyczącej ustaw dotyczących Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa. I przy telefonie jest profesor Anna Łapno, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry. Pojawiają się takie głosy, że właśnie te ustawy procedowane w Sejmie, no w tej chwili z kolei Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pracuje nad ustawą o Sądzie Najwyższym, że one są właściwie sprzeczne z Konstytucją. Jaka jest Pani opinia w tej sprawie? Przeprzeć, prawda? Ale tyle rzeczy jest do pokonania.
ludziach, nie w ludziach, ale w takim gąszczu przepisów, niedoskonałych przepisów prawnych, które w dużym stopniu stanowią problem dla orzecznictwa, dla pracy sędziów. Na tak postawione zagadnienie trudno odpowiedzieć krótko. To jest bardzo skomplikowany problem i reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości oczywiście nie składa się tylko i wyłącznie z racjonalnego podejścia do tego zagadnienia. Wiele jest aspektów, z jednej strony na pewno reforma instytucji, poddanie tych instytucji jednak kontroli społecznej, tej kontroli, która kończyła się efektywnie przedstawieniem tego publicznie. To jest bardzo istotne, bo to daje tak zwaną transparentność prawną i jednak temu zwykłemu człowiekowi, któremu tyle ostatnio rzeczy zaproponowano, postawiono go w roli podmiotu, chce dać także narzędzia, które realnie pewnym rozwiązaniem służą. Druga kwestia oczywiście to jest stan polskiego ustawodawstwa, który rzeczywiście budzi wątpliwości, budzi zastrzeżenia, ale to jest problem bardzo skomplikowany. Jeśli pan redaktor mówił o gąszczu przepisów, to oczywiście jest to absolutna racja. Natomiast to jest zadanie, które między innymi stoi także przed wymiarem sprawiedliwości, bo on przecież przedstawia informacje, to są pewne rozwiązania ustrojowe, przedstawia te informacje Sejmowi, przedstawiać może także publicznie. Jest ogromnie dużo środków, które służą do tego, ażeby informować, tą drogą próbować zapobiegać, wpływać na inicjatywy, a także, jak mi się wydaje, sprawa chyba bardzo ważna, inicjować publiczną dyskusję różnych gremiów, różnych ludzi na temat tego, w jaki sposób te rozwiązania, czy może inaczej powiedzmy, pewne stany faktyczne powinny być naprawione. To znaczy, gdzie szukać przyczyn i jak te zjawiska opanować. Ale to jest bardzo trudna kwestia i ona dotyczy bardzo wielu płaszczyzn i trudno w krótkiej rozmowie o tym mówić. Natomiast myślę, że jesteśmy już na takim etapie, także zmęczenia rzeczywistością, właśnie ową prawdą, o której pan redaktor mówił, że warto się zastanowić, w jaki sposób do tego kwestii podejść. To naprawdę trzeba zrobić, jak to wykonać i jak następnie sprawdzić. Profesor Anna Łapno, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Godzina 14:42. Temat dnia. A gościem Polskiego Radia 24 jest mecenas Marcin Gomoła, Stowarzyszenie Fair Play. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, dzisiaj między innymi rozmawiałem z profesorem Jerzym Ciapałą z Uniwersytetu Szczecińskiego, pojawiają się takie zarzuty, on postawił między innymi taki zarzut, że ta ustawa właściwie, podobnie zresztą jak propozycja, jak projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, a wcześniej już obowiązująca ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, to przejawy pewnej sekwencyjnej niekonstytucyjności. Ja bym chciał zacząć od tej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, bo tam pojawia się wątek przede wszystkim trybu wyboru członków tej rady. Tak, rzeczywiście odkłamy może na początek te wszystkie kwestie, które tu zostały już powiedziane przez moich przedmówców. Zacytuję artykuł 187 ustęp 1 punkt 2, który mówi, że Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. Artykuł ten nie mówi, kto wybiera tych sędziów. I ustęp 4, ustrój, zakres działania, tryb pracy oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. A zatem Konstytucja deleguje na ustawę, na ustawodawcę, czyli na parlament, to w jaki sposób członkowie Krajowej Rady Sądownictwa będą wybierani, co też jest przedmiotem debaty. Zatem po pierwsze, nie ma absolutnie żadnej sprzeczności, z literą Konstytucji, na którą powołują się przeciwnicy nowelizacji ustawy.
Dzisiejsze rozwiązania, jeżeli mogę poprosić o ocenę, no, można powiedzieć, nie za specjalnie spełniają istotne elementy cywilizacyjne demokratycznego, bo członków Krajowej Rady Sądownictwa to z tego to powodu, że dzisiaj tak naprawdę następuje w drodze kooptacji, a nie wyboru. Dlaczego? Na czym to polega? Na tym to polega, że Krajowa Rada Sądownictwa de facto sama siebie wybiera, czyli sama wybiera tych 15 członków, czyli 2/3 składu Krajowej Rady Sądownictwa jest wybieranych w wyborach, które przypominają wybory konklawy. To są wybory spośród samych siebie. Nie ma żadnej zasady, o których też przeciwnicy mówią, mianowicie zasady trójpodziału władz, bo ta zasada właśnie w obecnym brzmieniu jest zachwiana. Zasada trójpodziału władz to jest zasada check and balance, czyli każda władza kontroluje każdą, a z przyczyn nieznanych władza sądownicza jest wyjęta spoza jakiejkolwiek kontroli. I dzisiaj w tym zakresie, jeżeli pani profesor Małgorzata Gersdorf twierdzi, że suwerenem jest konstytucja, to po pierwsze powinna zastosować ją do własnych słów, ponieważ to konstytucja mówi, jak wybiera się członków Krajowej Rady Sądownictwa, delegując to właśnie na ustawę, która może być zmieniona normalnie poprzez zmianę w głosowaniu w Sejmie, podpis prezydenta. Dzisiaj nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, by sądy poddać kontroli demokratycznej. Co więcej, takie rozwiązania są chociażby w takich utrwalonych demokracjach, demokracja niemiecka, czy cytowana tutaj przez panią profesor, demokracja hiszpańska. Otóż Federalny Trybunał Sprawiedliwości jest w ogóle wybierany przez parlamenty, czy do landów, czy Bundestag. W związku z czym i tam nie ma zagrożeń. Dzisiaj można powiedzieć, że dokonuje się pewien skok cywilizacyjny z kultury stepowej do kultury zachodnioeuropejskiej. Dzisiaj można powiedzieć, że zmiana, która jeżeli zaistnieje, jeżeli stanie się prawem w naszym kraju, zmieni cywilizacyjnie obraz sądów polskich. Mianowicie sądy te staną się rzeczywiście jednym z demokratycznych władz w myśl doktryny, którą sformułował już Montesquieu. No ale może to jest taka właśnie obawa, pan użył tutaj takiego sformułowania skok. Może jest obawa, że właśnie to jest skok, że w Polsce w odróżnieniu od Hiszpanii czy Niemiec toczy się wciąż taki spór epoki transformacji ustrojowej. Spór o ustrój. Jak ten ustrój ma wyglądać? I obawa dotyczy tego, że w Niemczech czy w Hiszpanii elity polityczne nie zbierają się o ustrój. Tam już jest ustrój utrwalony, w związku z tym nie ma tej obawy, że nastąpi jakaś taka, no właśnie, jakaś taka to oddziaływanie takie polityczne na sądownictwo. Natomiast u nas, dlatego że to sądownictwo wciąż jest przedmiotem sporu politycznego, to jest to ryzyko i w związku z tym stąd się biorą te zastrzeżenia, że nie wszędzie te rozwiązania, które są w danych, że jeśli w danym kraju się dane rozwiązanie sprawdza, to niekoniecznie w innym kraju się sprawdzi, chociażby z uwagi na różnice kultur politycznych, doświadczeń historycznych. To może odpowiem najpierw na pierwszą część. Otóż nie da się pokonać przepaści 10 małymi kroczkami, dlatego konieczny jest skok. Użyłem go świadomie. To jest przepaść i trzeba przeskoczyć. Jeśli chodzi o kwestie dania odpowiedzialności politykom, czy wreszcie wyborcom, którzy tych polityków w końcu co 4 lata wybierają, to nie możemy mówić, żeby po 27 latach wolnej Polski nasz kraj, moi rodacy byli dalej niedojrzali na tyle, że nie potrafią wybrać odpowiedzialnych polityków, bo to, co mówią przedstawiciele sędziów, to jest tak naprawdę przytyczek dla polskiego wyborcy, któremu mówią nie mniej, nie więcej, tyle, że jesteś na tyle niedojrzały, że ty nie jesteś w stanie tych wyborców wybrać odpowiedzialnych polityków, którzy odpowiedzialnie będą stanowić prawo, będą zarządzać naszym wspólnym krajem. Dla mnie takie wypowiedzi są przejawem arogancji i stawiania się, no, nie tyle ponad prawem, ile ponad narodem. Tutaj jest
konstytucją, czy też aktem prawnym okrojowanym, czyli nadawanym z zewnątrz. Konstytucja, która jest umową społeczną, no, nigdy nie będzie suwerenem, ponieważ suwerenem będzie zawsze ten, kto tą umowę zawiera. W związku z tym no, to budzi moje zdziwienie. Z kolei drugi z sędziów, sędzia Żurek, który odwołuje się do demokracji wiecowej, wzywając ludzi pod pałac prezydencki, pod Sejm, na ulicę, no, w jakimś sensie odwołuje się do mechanizmów prymitywnej, ale jednak demokracji wiecowej, gdzie ludzie na ulicach będą krzyczeć. No, to też powstaje pytanie o to, czy o taką demokrację niedojrzałą nam chodzi, czy o taką demokrację, takie niedojrzałe demokracje sędziowie się już odwołują. To nie tędy droga. W mojej ocenie poddanie kontroli tak naprawdę trzeciej władzy, czyli władzy sądowniczej, tak jak powiedziałem, to nie tylko będzie skutkowało tym, że ta władza sądownicza będzie lepsza, będzie bliżej obywatela, będzie bliżej jego problemów, ale też tym, że dla samych sędziów będzie to stanowiło pewnego rodzaju wyzwanie, ponieważ to oni będą poddawani kontroli społecznej, tego jak się zachowują i tak dalej. Także to moje ocenie jest jak najbardziej korzystne. Ja muszę powiedzieć, że tutaj jeszcze chcę wrócić do tej profesor Bogorzaty Gersdorf, bo to jest rzeczywiście bardzo frapujące to, co powiedziała o tym, że konstytucja jest suwerenem, bo z tego by wynikało, że suwerenem jest przepis, a nie człowiek, prawda? My jednak pamiętamy o tym, że podmiotem polityki, podmiotem prawa jest człowiek. Z tej wypowiedzi wynikałoby, że podmiotem prawa jest przepis. Czy nie jest tak, i to też sobie o tym pomyślałem, że praworządność może nawet być w jakimś stopniu fetyszyzowana, że to jest rodzaj fetyszyzowania praworządności, kiedy ta praworządność staje się pewnego rodzaju karykaturą, bo to ja sobie zadaję takie pytanie i to chcę się tym pytaniem jakby podzielić z panem mecenasem. Powiem tak, no, to jest sytuacja tego rodzaju, że osoba, która wypowiada tego rodzaju sądy, no, stawia się jakby w pozycji wyższej niż ludzie, których ona jakby sądzi. To wynika z tego, że ta pozycja przez lata była utrwalana, przez lata była petryfikowana i przez lata ludzie, którzy wchodzili do takiego, użyję słowa sędzi Kamińskiej, do kasty, czyli do zamkniętego kręgu, stawali się de facto nietykalni, stawali się de facto niekontrolowalni. To oni decydowali o losie ludzi. To takie długotrwałe stosowanie tej zasady może rodzić uczucie pogardy wobec tych, których się sądzi. I mam nieprzeparte wrażenie, że właśnie z emanacją takiego uczucia pogardy wobec ludzi, od których de facto sędziowie czerpią władzę, ale też i benefity rozmaite, przez to, że oni zupełnie oderwali się regulacyjnie, ale też i mentalnie przez te lata od narodu, którym ustami profesor Małgorzaty Gersdorf pogardzają. I to jest bardzo znamienne i niezwykle niebezpieczne, a w zasadzie w tej sytuacji najlepsze uzasadnienie, dlaczego ta reforma jest tak konieczna i dlaczego nie da się tego zrobić w 10 małych kroku. No ale pani profesor Gersdorf powiedziała, że suwerenem jest konstytucja, ale konstytucję ustanowił naród, więc gdzieś tam pośrednio na końcu pojawił się ten naród. Zadałem sobie trud przeczytania zeszytów konstytucyjnych Zgromadzenia Narodowego, Konstytucji 1997 roku i rzeczywiście można to odnieść wrażenie, że ten naród był bardzo silnie w cudzysłowie reprezentowany, w cudzysłowie przez elity. To była umowa elit, natomiast konstytucja z 1997 roku, mająca lat 20, no, nie jest dana raz na zawsze. To nie jest Biblia. To nie jest, to jest umowa i umowa, w miarę jak społeczeństwo dojrzewa, to jest inne społeczeństwo niż 20 lat temu. Musi podlegać zmianom.
rzeczywistości, do jej, do miejsca Polski w Unii Europejskiej, do tego, że jesteśmy demokracją dojrzałą i do tego, że jesteśmy demokracją, można powiedzieć, świadomą. Bo to wszystko, co tutaj zostało powiedziane, czy też wykrzyczane na różnego rodzaju wiecach, no, wynika z takiego przekonania jednej strony, że ta druga strona jest zupełnie nieświadoma, że nie umie czytać, że nie umie interpretować, że trzeba im to wszystko jeszcze raz wytłumaczyć. To można tak obrazowo porównać, no, dziecko wychodzi z domu, dorasta, no i oni tak bardzo chcą to dziecko, jeszcze już dokładnie wie, co ma, co zrobić. I dzisiaj Polacy są narodem bardzo mądrym, świadomym, wykształconym i świetnie rozumiejącym mechanizmy, czego nie zdają się nie rozumieć sędziowie, niestety. I dzisiaj zamiast rozpocząć dyskusję o i wesprzeć demokratyzację wymiaru sprawiedliwości, no niestety rzucanie się kłodami przed to niewiele już zmieni i mam nadzieję, że nie zatrzyma tych zmian cywilizacyjnych. Mecenas Marcin Komoła, Stowarzyszenie Fair Play. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Reklama. No, nieźle przycięli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład pralka Samsung Slim 1000 obrotów, klasa A++ za jedyne 979 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokal Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokal Med. Uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokal Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album This Is o chłopcu polskim. Teksty Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i nowoczesne alternatywne brzmienie. Jazz, elektronika. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na spendpolskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Telewizyjna Dwójka i Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Spray Sen tworzy aurę rumiankowo-lawendową, która pomaga się odprężyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc, żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Po reklamie. Autopromocja. Czwartek, godzina 15.40 to na antenie Polskiego Radia czas, w którym razem ze związkami zawodowymi, pracodawcami i ekspertami rozmawiamy o najważniejszych problemach społecznych i gospodarczych. Mówimy o nowych czy projektowanych rozwiązaniach prawnych, ważnych dla każdego z nas w codziennym życiu. Anna Grabowska, zapraszam. Czym żył dziś świat i czym będzie żył w ciągu najbliższych godzin? Najważniejsze tematy dnia i te, które umknęły uwadze światowych mediów. Wybieramy dla Państwa to, co naprawdę ważne i ciekawe. Rozmawiamy tylko z tymi, którzy znają się na rzeczy. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 19.30. Zapraszamy.